Panie Adamie, w kontekście tego, co zobaczyliśmy, jaką przychylnością, łagodnością może mogą cieszyć się osoby ze, nazwę to delikatnie, skrajnie prawicowymi poglądami, między innymi w białostockiej prokuraturze, to jest jeden z powodów, dlaczego nacjonalizm w Polsce ma się tak dobrze? Myślę, że tak. Białystok to jest trochę szczególne miejsce. To znaczy, po pierwsze, pamiętamy wszyscy przypadek prokuratora, który swastykę uznawał za staroindyjski symbol szczęścia. Może tylko dodam, że ten prokurator został awansowany, gdy pan Marek Czeszkiewicz był pełniącą funkcję szefa prokuratury Krakowa i Białystoku. Ten prokurator miał postępowanie dyscyplinarne. W pierwszej, już na pewno, instancji jakieś środki dyscyplinarne w stosunku do niego zostały orzeczone, w drugiej instancji jakby to zostało pouchylane i na tym się skończyło. Musimy też pamiętać o tej sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej neonazistowskiej w Białymstoku, związanej z atakami czy na mieszkanie mieszanej polsko-hinduskiej pary, czy z innymi atakami na obywateli Czeczenii, czy w ogóle na mniejszości zamieszkujące Białystok. I tam też po interwencji ministra spraw wewnętrznych w poprzedniej kadencji coś się zaczęło dziać. Miały być stawiane zarzuty. Była ta grupa rozpracowywana przez CBŚ. Już wszystko szło ku dobremu. Po wyborach prokurator prowadzący stracił tą sprawę. Policjant z CBŚ-u został przeniesiony do bodaj Sochaczewa, awansowany do Sochaczewa. No i sprawa trafiła w ręce prokuratora o nie aż tak wielkim doświadczeniu, ogólnie mówiąc, który do tej pory aktu oskarżenia w związku z tą zorganizowaną grupą i z propagowaniem faszystowskiego ustroju państwa nie sporządził, nie została przekazana sprawa do sądu. Ja powiem, my znamy to jako stowarzyszenie nawet nie tyle z prokuratorskiej strony, co bardziej z policyjnej, bo my przygotowywaliśmy jako stowarzyszenie taki przewodnik, choćby po symbolice neofaszystowskiej, neonazistowskiej, po to, żeby policjantom ułatwić pracę, choćby przy okazji tego typu postępowań, choćby przy okazji incydentów na stadionach, żeby wiedzieli, co oznaczają poszczególne symbole, z czym to się je, tak potocznie mówiąc. Były prowadzone szkolenia dla policji w tym kierunku, ale po wyborach tak się dziwnie złożyło, że minister spraw wewnętrznych uznał, że to nie jest już więcej potrzebne, wycofał te poradniki i policja w tej chwili jakby jest w pełni uprawniona do tego, żeby nie wiedzieć, jakie są symbole neonazistowskie i co te różne znaczki używane przez neofaszystów, neonazistów oznaczają.